Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy drugiego analitycznego podejścia. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam, że w grę przychodzę po raz drugi, znam już wszystkie plot twisty. Będę tutaj spoilerował zarówno całą jedynkę, jak i całą dwójkę, więc jeżeli nie znacie tych części, a nie chcecie spoilerów, to uważajcie. Jeżeli chcecie obejrzeć moje pierwsze podejście do Danganronpy drugiej, to macie link do całej serii w opisie, żeby zobaczyć moje pierwsze podejście, które miałem około 5 lat temu grane, na moment nagrywania tego filmiku. No i cóż, dzisiaj zacząłem proces czwarty. Proces wbrew pozorom bardzo fajny, chociaż taki nietypowy. Myślę, że fajniejsze jest same poznawanie tajemnicy niż ostateczny rozrachunek. Aczkolwiek, no, zobaczymy. Oczywiście będziemy przyglądać się głównie Gundamowi oraz Nadito, ponieważ Gundam jest osobą, która odkryła jako pierwszy sekret. No i oczywiście przez to, że odkryła sekret, była w stanie wykonać ruch. Nadito z kolei będzie miał rosnącą pogardę do Ultimate'ów, plus też zna jakby sekret, więc warto zauważyć to, co oni mówią. Reszta raczej nie powinna tutaj mieć jakichś fajniejszych scen, ale być może czegoś nie pamiętam. No i cóż, nie przedłużając, po prostu zaczynajmy. Uspokój się. Tak, dokładnie, muszę się uspokoić. Wziąłem kilka głębokich wdechów i uspokoiłem się. Wstąpiłem do skały Monokumy. Winda brutalnie się trzęsła, zjeżdżając z coraz większą prędkością. Jesteśmy w normalnej windzie, która też się trzęsie. Przypomina mi to, jak wydajna była winda w domu zabaw. Tak, to się zgadza. Winda nadal się trzęsła. Jechała niżej i niżej. I nagle zatrzymała się tak samo jak zwykle. A drzwi otworzyły się. Och, szalona sala. Rozumiem waszą chęć chwalenia tej nowej sali rozpraw. A gadanie o takich rzeczach jest strata czasu, więc zaczynajmy już. O, jest mi tak smutno, aż mnie klatka piersiowa boli. Zmuszenie wszystkich do robienia tego jest takie smutne. A to ona mówiła. Hej, hej, nie gadaj bez pozwolenia po tym, jak powiedziałam taki dobry wstęp. Zamknij się albo rzucę kością stuścienną i liczba będzie oznaczać, ile razy wykonam na tobie operację zmiany płci. To trochę ekstremalne. A teraz znowu pora to zacząć. Ruszajmy się, chłopcy i dziewczęta! A więc zaczyna się. Miałem nadzieję, że to się więcej nie wydarzy, jednak jesteśmy tu już czwarty raz. Kurtyna zakrywająca czwartą rozprawę zaczynała się odkrywać. Nekomaru Nidei, ostateczny menadżer zespołu, posiadał więcej pasji, więcej aury oraz był bardziej szczery niż ktokolwiek, kogo znałem wcześniej. Był najprawdziwszym facetem w przeciwieństwie do reszty. Mocne słowa. Poświęcił swoje ciało, aby uratować Akane. Przez to drastycznie zmienił się jego wygląd. Ale dalej próbował żyć całym życiem. Pełnią życia. A dopiero co przyzwyczaiłem się do jego nowego ciała. Mordercu Nekomaru? Jest ktoś z nas. To zabawne, bo tutaj w sumie te postacie... Trzy z nich przetrwają w ogóle całą zabójczą grę, tylko Nadito jeszcze odpadnie. Dużo tutaj niebieskiego. A stąd kraj jest zniknie... To jest ciekawe, to jest bardzo mocne wyłamanie schematu. Zabicie kogoś, ponieważ to jedyny sposób na przetrwanie, nie jest wymówką. To nie może być wybaczone. Nikt tego nie wybaczy. Osoba, która zdradziła swoich przyjaciół, nigdy jej nie wybaczę. I w taki sposób... Ta zagrażająca życiu rozprawa pełna nadziei i rozpaczy rozpoczęła się. Bardzo lubię ten moment w ogóle tego i wszystkich spadających na nas sloganów, powiedzmy, i tych grafik zestawionych twarzy bohaterów. Super. No dobrze, zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia klasowej rozprawy. Podczas rozprawy będziecie musieli zaprezentować swoje dowody przeciwko sprawcy i zagłosować na to, kto zabił. Jeśli zagłosujecie na odpowiednią osobę, wówczas tylko sprawca zostanie ukarany, ale w przeciwnym razie karę dostanie każdy oprócz mordercy, a ten, który zdołał oszukać swoich przyjaciół, opuści tę wyspę. Jestem pewien, że już umieracie z głodu, ale wyciśnijcie z siebie resztki energii. I ruszamy w tango! Ten, kto przeżyje, zostanie wynagrodzony wykwintnym obiadem. Wiecie co? Dzisiaj podajemy w menu? Królicze kary. O nie, biedna Monomi. A? Nie jestem głównym składnikiem, prawda? Stoję tu jeszcze przed wami, ponieważ trener Nekomaru zaryzykował swoje życie, by mnie chronić. Zamierzam go pomścić. Muszę się dowiedzieć, kto jest mordercą. A to twoje kary na mnie nie działa, czaisz? Akane? Sądzę, że plujesz samą prawdę ze swoich ust. Ej, może spróbujemy przypomnieć sobie ten cały incydent, czekajcie. Muszę przestawić to.
Nie byliśmy w stanie wyjść z truskawkowego domu, więc chcę się upewnić, że dokładnie wszystko zrozumiemy. Odkryłam ciało Nekomaru trochę przed 7 rano. Udałam się do winogronowej wieży na Taichi Monokume i tam znalazłam ciało. Hajime i Chiaki także byli ze mną. Bardzo, bardzo fajne i klimatyczne znalezienie ciała. Hajime był z Painką, Soniu i Chiaki tak wcześnie rano? Tak, Kazuichi, aż tak widać? Nie mów mi, że byliście razem od ostatniej nocy. Ty głupcze, nie jestem jakąś kobietą lekkich obyczajów. O, oczywiście, że nie. Masz o wiele więcej klasy niż każda razem wzięta. Z takimi nogami naprawdę łatwo byłoby mi zrobić szpagat. Tak się złożyło, że wpadliśmy na siebie na pierwszym piętrze, w winogronowym domu i poszliśmy razem do wieży. Podoba mi się, jak wszyscy dorzucają coś od siebie, a Hajime po prostu idzie o prawdę. Coraz bardziej zacząłem doceniać się do protagonistę. I wtedy nasza trójka odkryła ciała Nekomaru. Komunikat o znalezieniu ciała nastąpił wkrótce potem. Gdy Akane go usłyszała, to szybko do nas dołączyła. Też usłyszeliśmy ten komunikat. Struskawkował domu, rzecz jasna. Jak pamiętam, okazało się, że winda się zepsuła, więc tam utknęliśmy. W tamtym momencie postanowiliśmy pójść do wieży, więc udaliśmy się w stronę truskawkowego holu. Ale ktoś zepsuł przycisk do drzwi, więc nie mogliśmy nic zrobić. Rozmyślając to, w jaki sposób moglibyśmy między sobą komunikować, skierowaliśmy jednoznacznie wzrok na telefon w salonie. Ja jestem durnym wstępem, pogadajmy o zabójcy. To na pewno ktoś z truskawkowego domu. Jak to na pewno? Nie mam mowy, żeby jakaś laska zabija kogoś tak brutalnie. Więc to musi być jeden z was, kolesi z truskawkowego domu. Przede wszystkim trzy laski zostało sześciu facetów w tym momencie, czy teraz już jest ich pięciu? Po śmierci Nekomaru? Dobrze liczę? Przecież Gundam, Kazuichi, Fuyuhiko, Hajime? Kogoś pominąłem? Czterech? Pięciu? Nagito. Nie wiem, czy wymieniłem Nagito. Nagito, Hajime, Fuyuhiko, Kazuichi i Gundam. I był jeszcze Kumar, dobrze. No jazda, przyznawać mi się tu, bo złamie was wszystkich w pół! No to ty jesteś stąd najbardziej brutalna! Dość już tych małżeńskich kłótni. Musimy poważnie się nad tym zastanowić. Nie mam na tyle luksusu, by dyskutować o nieistotnych rzeczach. Tym razem incydent wywołał wiele pytań. Abstrahując od incydentu, ja także mam wiele pytań. Nie zacznijmy od czegoś, co nawet pani Sonia może zrozumieć. Od narzędzia zbrodni. Ale chamsko. A? No bo broń chyba jest oczywista, nie? A. No o co wam do cholery chodzi? Przecież możemy to stwierdzić gołym okiem. Można stwierdzić, co to za broń gołym okiem? Gdyby tak było, to nie istniałaby ta tajemnica. Jedyną rzeczą na miejscu zbrodni, która wyglądała jak broń, to najprawdopodobniej... Pocisk prawdy, który strzelamy, to młotek. Nowo wyglądający młotek, a strzelamy w punkt beat the crap, czyli rozbić, wybić. Chyba powinniśmy najpierw ustalić, co za broń. Oj, nie chciałem strzelać! Przecież broń była na miejscu zbrodni! Ten filar, eh? Ej, ej. Nie, chodzi o młot! Zabójca wziął go i zrobił z niego kupę złomu. Oj! Nie, mylisz się. Od razu strzeliłem, w sumie nie wiem czemu, mogłem jeszcze dojść do końca. Nie, nie możesz zaakceptować, że ten młot to narzędzie zbrodni. Nie wiem dlaczego! Dlaczego nie możesz to zaakceptować? Ciało Nekomaru wypływała duża ilość oleju, zupełnie jak ludzka krew, tak? Jeśli młot zostałby użyty do stłuczenia Nekomaru, można by się spodziewać, że będzie na nim przynajmniej trochę oleju. Ale młot był zupełnie czysty. To właśnie dlatego nie uważasz, że był narzędziem zbrodni. No okej, ale zabójca przecież mógł go wytrzeć. Po co? To chyba oczywiste, po to by młot nie wyglądał na użyty. To po cholery go czyścić. Gdyby nie chciał, żeby wyglądał podejrzanie, po prostu by się go pozbył. Aż mądry łeb, mafijny gnomku. Mafijny gnomku. Mafijny gnomku? Że ja? Gdybyście wiedzieli, chciałem was tylko sprawdzić. Pomyślałem, że może wzięliście młot za broń użytą w tym morderstwie. To była ogromna strata czasu. Więc co było prawdziwą bronią użytą do zamordowania Nekomaru? I to jest problem. Na miejscu zbrodni nie było niczego innego, co wyglądało na potencjalne narzędzie zbrodni. Więc może spojrzymy na to z innej strony. Jeśli coś nie ma na sobie oleju, to nie jest to, czego szukamy, więc cokolwiek ma na sobie olej, musi być bronią, prawda? Całkiem ciekawa logika. Narzędzie zbrodni ma na sobie olej, skoro tak, to ciało Nekomaru, młot, zniszczony filar, łańcuch na drzwiach. Zniszczony filar. The broken pillar po angielsku. Jedyną rzeczą, na której jest olej, to ten roztrzaskany filar. Więc ten filar jest bronią zabójcy, właśnie nim oberwał trener.
Nikt nie mógł przetrwać od takiego ciosu. Nawet gdyby ktoś użył 100% swojej siły, to niemożliwe by był w stanie dzierżyć taką broń. Co? Dlaczego? Próbowaliśmy go podnieść, pamiętasz? Nie ma szans, ledwo się rusza. Powiedziałam, że tak będzie. Mówiłem, że tak będzie, powinno być. No tak, ten filar był cholernie ciężki. Ale jest pewien koleś, który mógłby podnieść coś takiego. Ha? O czym ty mówisz? Magiczne ciało trenera Komaru. Z jego super siłą podniesienie filaru byłoby banalnie proste. Podniósł więc filar i co dalej? Użył go do zniszczenia samego siebie? Chcesz powiedzieć, że Nekomaru popełnił samobójstwo? Bardzo sprytny zwrot, bo ludzie się spodziewali, że będzie powtórka z Sakury, prawda? Nie ty, durniu! To nie ty człowieka, który chce się zabić! Zanim jeśli Nekomaru był w stanie podnieść ten filar, to i tak nie wnosi nic do sprawy. Chyba masz rację. Co do cholery? Ale trochę mnie nurtuje to całe samobójstwo. Przy okazji, czwarte morderstwo było samobójstwem. A? Nie, to nie powinno mieć teraz znaczenia. Nie ma mowy, żeby Nekomaru popełnił samobójstwo. Mam problem. Jeśli to nie jest filar, to nie ma żadnej innej broni, o której moglibyśmy pomyśleć. Możliwe, że istnieje sposób, aby użyć filaru jako broni bez podnoszenia go. E? Seryjnie? Tak, seryjnie. Czaję, więc jednak moje przeczucia się sprawdziły. No dobra, przyjmujesz pałeczkę, Sonia? Udowodnij, że ten filar był narzędziem zbrodni. Zrozumiano. Zatem dam z siebie wszystko. Dajesz, Soniu. Urocze. Pocisk, który nas interesuje, to fragmenty filaru, a słaby, czyli pilar fragments, a odłamki filaru, a to, co strzelamy, to tipping the pilar over, czyli wywrócenie filaru, coś takiego. Nie trzeba podnosić tego filaru. Gdyby on nie został podniesiony, pokonanie go nim przekraczy wszelkie granice. Nie wtrącę się, chomiczku. A coś, ktoś go przewrócił. W to strzelamy? Zapewne ktoś celował w jego głowę i trafiony, zatopiony. No i nawet ja mógłbym go przewrócić. Biorąc pod uwagę wagę filaru, to pewnie wymagałoby dużo siły. Głowa zostanie się zmiażdżona. Sonia, jazda, dziewczyno! Hehe, zaczęła się ostro ekscytować. Morderca zamordował Nekomaru, przewracając ten filar. Czy to prawda? Dobra. No, that's wrong. Uwielbiam. Jeśli Nekomaru został zmierzony przez filar, to na jego ciele powinny być kawałki gruzu. Sobie przywrócę tylko dalej to trochę, dobra. A? Kawałki gruzu? Te kawałki były podłożone pod ciałem Nekomaru, ale nie było żadnych na wierzchu. Gdyby filar został przewrócony i w niego przywalił, to odłamki powinny być na wierzchu jego ciała. Prawda? Też się nad tym zastanawiałam. Jednak prawdopodobnie to się nie wydarzyło. O, rozumiem. To był tylko i wyłącznie mój błąd. Jeśli filar nie został przewrócony, to jak zabójca zamordował Nekomaru? Ile jeszcze będziecie o tym ględzić? Odpuść już sobie! Nie mam mowy, żebym odpuściła. Jestem pewna, że Nekomaru został zabity przez niego. Skąd masz taką pewność? Po prostu mam takie przeczucie. Przeczucie, co? To tylko twój instynkt. A nie możemy potwierdzić, że jej instynkt jest błędny, prawda? Jest jeszcze jeden sposób, by użyć tego filaru do zabójstwa. Po prostu tego nie zauważyliście. Cwaniaczek wie, jak wygląda budynek i się mędrkuje. Czy to prawda? W takim razie muszę cię zapytać. Co to za sposób? Radnam zaatakował, bo wiedział, że jeżeli Nagito nie wie, to prawdopodobnie nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, a to bardzo namiesza. Brak tej odpowiedzi. Jesteście tacy jak zawsze. Nie jesteście w stanie utorować sobie drogi do przyszłości za pomocą swoich umiejętności, więc stoicie jak kołki i słabniecie z każdym dniem. Co za strata talentu. I wy wszyscy zamierzacie walczyć z Fundacją Przyszłości? Nie rozśmieszajcie mnie. Coś ty powiedział? Zresztą to nie tak, że chcę umrzeć z całą resztą w takim miejscu, więc pozwólcie, że podam wam pomocną dłoń. Ej, Nagito. Co się z tobą stało? Jak to się stało, że nie mówisz już jak kompletny świr? Nauczyłem się bardzo istotnej lekcji. Ignorancja to zdecydowanie największa hańba. E? Co ty gadasz? Co to obchodzi? Po prostu powiedz nam, jak filar został użyty do morderstwa. Cóż, po pierwsze, sam filar to za mało. Ale w połączeniu z pewnym specyficznym obiektem, istnieje sposób, by stało się to możliwe. Specyficznym obiektem? Mowa tu o ostatecznej broni.
O, ostatecznej broni? Czy to nie jest rzecz, która dostajesz, ty przejdziesz śmiercionośny pokój? Więc Nagi to wie, czym jest ostateczna broń? Oczywiście, że wiem, ale jestem pewien, że inni także ją widzieli. Wiesz? Widzieliśmy ją? Zgadza się, widziałeś ją bardzo wyraźnie. Ponieważ ja, który objął panowanie nad wszelkim złem, jestem bronią ostateczną. Ja jestem tym, który tnie przez zuchwały katalizator, który wypływa z czeluści chaosu, z mieczem triumfu. Jedynie ja zasłużyłem sobie na miano ostatecznej broni. Sprądże, jesteś o wiele potężniejszy niż ostateczna broń. Ponieważ władasz swoimi czterema mrocznymi siewcami zniszczenia. Rozumiem, o. Nie wiem do końca dlaczego, ale nie podoba mi się to. Trzeba się pieprzyć, a niech w końcu to powie. Czym jest ostateczna broń? Aby to wyjaśnić, musimy najpierw rozwiązać tajemnicę domu zabaw. E? Tajemnicę domu zabaw? Nadal nie rozumiecie? Rany, ogarnijcie się. Mieliście być symbolami nadziei, czyż nie? A, prawie zapomniałem. Poza Hajime oczywiście. Poza Hajime? Jeśli uda nam się z tego wylizać, to wszystko wam wyjaśnię. W każdym razie musimy najpierw wyjaśnić tajemnicę domu zabaw, nieprawdaż? Więc myślę, że to musi mieć coś wspólnego z konstrukcją budynku. Truskawkowy dom prowadzi do truskawkowej wieży, a winogronowy dom do winogronowej. Ale w rzeczywistości są one tą samą budowlą, a oba domy są połączone właśnie tą wieżą centralną. Nie da się zaprzeczyć, że taka słodka konstrukcja budynku jest tajemnicą domu zabaw. Człowieku, to nie tylko ma sens, ale też ten piękny głos, panie Kisson, jest taki grający. No jaha, pozostawię tę kwestię w waszej ocenie. Dwa domy są połączone przez wieżę na środku. Na początku też tak myślałem, ale... skończyło się na tym, że znalazłem dowód, który całkowicie temu zaprzecza. Tutaj uderzamy pociskiem dziwne uczucie w wieży, Strange Thing in the Tower w Exact Same Place, czyli dosłownie to samo miejsce. Dziwne uczucie w wieży. Tak naprawdę to truskawkowa winogronowa wieża są w rzeczywistości dokładnie w tym samym miejscu. To strzelamy? To jest sekret domu zabaw. Trzeba by na pewno? Dziwne jest mówić, że oba są w takim samym miejscu. No, bo wiecie, ściany mają różne kolory. W sumie nawet wzory na podłodze są inne. Ten problem już załatwiliśmy. Raz więcej nie zadzierę z Paintu Sonią. Przez cały czas myśleliśmy, że te dwie wieże to ten sam budynek, ale... gdyby... oj. Strzamy? Czy te obie wieże naprawdę są tym samym budynkiem? Dlaczego teraz o to pytasz? Żywisz urazę i próbujesz się zemścić, bo moje królestwo splądrowało twoją ojczyznę? Hajime, nie będę tolerował takich aktów przemocy! Znaczy, nie wydaje się wam to dziwne? Kiedy poszliśmy do winogronowej wieży z winogronowego holu, ciało Nakamaru znajdowało się przed drzwiami do truskawkowego holu. Ale gdy poszliśmy do truskawkowej wieży z truskawkowego holu, jego ciało znajdowało się przed drzwiami do winogronowego holu. To pewnie jakaś sztuczka, czy coś w stylu podłogi obracającej się o 180 stopni, czy coś? Jeśli tak jest, to już wszystko czaisz. To znaczy, w takiej sytuacji można by było uznać to za to samo miejsce, co nie? Nawet jeśli to co? Czy poważnie myślisz, że taka prosta odpowiedź jest poprawna? Czy to znaczy, że się myli? Ups, chyba za dużo powiedziałem. Jeśli podłoga się nie obróciła, to znaczy, że musimy ponownie zestawić się nad samą strukturą budynku. Sonia! A co powiesz na to? Ktoś przesunął ciało Nekomaru. W czasie, gdy szliśmy z wieży winogronowej do truskawkowej, tak? Ale wtedy byliśmy wszyscy razem, nawet jeśli ktoś próbował przenieść ciało do wnętrza wieży. Więc Monokuma to zrobił. W trakcie przemieszczania się, Monokuma szybko wszystko poprzesuwał. Faktycznie ciało Nekomaru nie było jedynym obiektem, który został przeniesiony. Mówisz, że ten filar też przesunął? Gdyby był zbyt ciężkie przeniesienia, to go potoczył. Skoro nie ma chleba, to w takim razie trzeba jeść ciastka. Sonia? Typowo dla niej. Celujemy pociskiem olej na podłodze w everything, czyli we wszystko. Jest niewiele sposobów na to. Jego ciało i filar mogły zostać przesunięte. Filar można było po prostu przytoczyć. A części Nekomaru mogły zostać przeniesione kawałek po kawałku. Oświadczam, że to sprawka Monokumy. Ach, zabrakło ciosu. Jak przystał na księżniczkę, kontruje moje argumenty z ogromną pewnością siebie. Muszę odeprzeć jej uwagi i czekać na okazję.
could have been moved. The pillar could have been rolled. And Nekomaru could have been moved piece by piece. Wydaje mi się, że za... powinien przeszerzać bardziej. Dobra, udało się. Naprzód. Przesunięcie ciała i filarów w tak krótkim czasie? To może być dość trudne nawet dla Monokuma, nie sądzisz? Zdaje się, że już zapomniałeś. Monokuma jest zaskakująco potężny. Oprócz tej mocy... o wszystko inne miejsce zbrodni. Okej, to jest to. Wybaczcie, że tak bardzo drętwo tłumaczy te momenty, ale po prostu ciężko tutaj się wbić. Przeniesienie ciała i filaru jest możliwe, ale przecież nie da się przenieść oleju na podłodze. Ha? Słuszna uwaga. Kiedy położenie ciała Nekomaru i filaru się zmieniły, olej wokół niego również się przemieścił. Przeniesienie całego oleju w ten sposób jest po prostu niemożliwe, nieważne jak na to spojrzysz. Więc to niemożliwe, że te rzeczy zostały przemieszczone. Proszę o wybaczenie, nie mogę uwierzyć, że bardzo się nakręciłam. Nic się nie stało, oglądanie nakręconej pamięci Sony to sama przyjemność. Co się naprawdę stało? Czy to znaczy, że te dwie wieże nie są w tym samym budynku? Pero też nie możemy być pewni. Niekiedy eksperyment z handbookiem, który zostawiłam na podłodze w wieży, zakończył się sukcesem. Ano tak, przecież i handbook wciąż tam był. To dlatego myśleliśmy, że te dwie wieże są to ten sam budynek. Jeśli to jest ten sam budynek lub dwa różne budynki, to co to jest? Brak pomysłu, a? Ta tajemnica wiąże się z sekretem domu zabaw, a nie mamy zbyt dużo wskazówek, by rozwiązać tę zagadkę. Więc jedyne, co możemy zrobić, to pojechać na osobie, która takie wskazówki posiada. Ej, nagi to? Ach, myślałam, że do tego dojdzie. Wiedziałam, że moja kolej się zbliża. Dobra, dam wam dużą wskazówkę, która może wam pomóc rozwiązać tajemnicę domu zabaw. Ej, nam podpowiedź, a nie jakąś cholerną wskazówkę. Ale wtedy wszystko przestałoby mieć jakiekolwiek znaczenie. Musicie przeprowadzić tę rozprawę prawidłowo. Jest to również ważne dla mnie, ponieważ pomoże mi to coś określić. Określić? Czy on mówi o zdrajcy? Jeśli tak, to dlaczego tak nagle powiedział coś takiego? Coś się z nim stało? A skąd mam wiedzieć, że twoja wskazówka będzie w porządku? Trochę podejrzane, że tylko ty ją znasz. Mam ku temu dobry powód. Powodem, na którego tylko ja o tym wiem, jest to, że byłem jedynym, który wykonał odpowiednie działania. Wykonał odpowiednie działania, aby rozwiązać tę zagadkę. Czy on mówi o śmierciośnej grze, śledztwie w truskawkowym domu, Taichi Monokumy, ingerencji w miejsce zbrodni. Chodzi tutaj o śmierciośnej grze. The Life Threatening Game. Trochę dziwnie to jest przetłumaczone, ale... bo powinno być taki zarażający w życiu grze. Albo jeszcze inaczej, może, nie wiem. Chodzi ci o śmierciośny pokój, mam rację? Przyszedłeś śmierciośną grę i znalazłeś tam coś, prawda? Chociaż tak się przetłumaczyli, przepraszam, zwracam honor. Zapomniałem o tym. Zgadza się, wskazówką jest to, co zobaczyłem po jej przejściu. W głębi śmierciośnego pokoju znajdował się ukryty pokój otoczony ścianami z betonu, a tam czekało małe, niepozorne okienko. Z tamtego okienka ujrzałem bardzo dziwną scenerię. Dziwną scenerię? Zamiast to tłumaczyć, może szybciej będzie, jeśli wam pokażę. Akurat przy okazji znalazłem znakomity aparat w śmierciośnym pokoju. Zrobiłeś zdjęcie? Jasne. Gdy Anita wyciągnął aparat z kieszeni, na jego twarzy pojawił się szyderczy uśmiech. Spójrzcie na zdjęcie. Widzicie? To jest mocny plot twist. Zawsze pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to strasznie się zdziwiłem. I kiedy to powiedział, pokazał nam dość specyficzne zdjęcie. Wyjaśnię to jeszcze raz. Zrobiłem to zdjęcie na parterze w truskawkowym domu, sekretno pomieściła w śmierciośnym pokoju. Ale nie sądzicie, że to dziwne? Jeśli konstrukcja domu zabaw jest taka, jak myślicie, to na tym zdjęciu jest wiele rzeczy, które nie mają żadnego sensu, mam rację? Wiele rzeczy, które nie mają sensu na tym zdjęciu? No to zaczynajmy. Może nazwę to burzą mózgów. O ile się nie mylę, co takiego nie ma sensu na tym zdjęciu? To trzeba tutaj zaznaczyć i las, i niebo. Zacznijmy od nieba? Nie wiem, czy muszę oba, czy jedno z tych dwóch? Jeśli konstrukcja domu zabaw jest taka, jak myśleliśmy, to truskawkowy winogronowy dom powinny być połączone wieżą na środku. To znaczy, że jeśli patrzysz na wieżę od truskawkowego domu, to powinieneś zobaczyć winogronowy dom tuż za nią. Ale na tym zdjęciu niczego nie ma za wieżą. Żadnego cienia, żadnego kształtu, żadnego winogronowego domu. Kompletnie nic. Strasznie mi się podoba ten motyw. Bardzo fajny motyw. Naprawdę, to jest jedno z bardziej pomysłowych śledztw i według mnie bardzo duże zachęta, przynajmniej dla mnie, dla twórcy, ale myślę, że też dla każdego twórcy, żeby w pewnym momencie pozwolić sobie na taki czysty rozdział, gdzie zamiast zwyczajnie w świecie... cały czas arce w jednym miejscu, rozszerzające się tyle pomieszczeń, to po prostu w pewnym momencie dać tym wszystkim osobom pójść gdzieś indziej. To jest super.
Rozumiem, czy to wszystko? No i ty powiedział, że jest wiele rzeczy, które nie mają sensu w tym zdjęciu. To znaczy, że są w nim też inne sprzeczności. Co takiego nie ma sensu w tym zdjęciu? I teraz chodzi o las. Powiedziałeś, że to zdjęcie zostało zrobione z ukrytego pomieszczenia śmierciowego w tym pokoju, tak? Jeśli tak było, to znaczy, że powinno być zrobione na parterze z truskawkowego domu. Tak, powinno być. W takim razie to zdecydowanie coś tu nie gra. Zdjęcie nie wygląda takie, które zostało zrobione z parteru. On wskazuje, że zostało zrobione z góry. Fajne, o jest fajne. Brawo, udało ci się. Podsumowując, oto cała prawda zawarta w tym zdjęciu. Parter truskawkowego domu znajduje się gdzieś na górze, a dom winogronowy nie jest za to wieżą. Nie jest? Twierdzisz, że winogronowy dom to jedynie iluzja rzucona przez przeklęte oko Monokumy? Teraz gdy w końcu spełniacie te swoje wymagania, te same wymagania, co ja, od tego momentu będziecie musieli myśleć samodzielnie. Jeśli naprawdę jesteście symbolami nadziei, to również tak samo jak mnie uda wam się rozwiązać tę zagadkę. Hajime też może sobie z tym poradzić, nawet jeśli jest tylko zwyczajnym uczniem liceum. Pomimo faktu, że nie masz prawdziwego talentu, to wiesz także o innej wskazówce. Innej wskazówce? Czy on mówi o tamtej sytuacji? Witam, Hajime. Nalito? Dlaczego tu jesteś? Ponieważ się pojawiłem. Pojawiłeś się? Jak ty się tu dostałeś? Może się teleportowałem? Chodzi ci o to, że nagle pojawiłeś się na pierwszym piętrze w winogronowym domu, prawda? Zapytam tylko tak dla pewności. Jak myślisz, skąd się tam wtedy wziąłem? Z górnego piętra, prawda? Bystra jesteś, więc już to zrozumiałaś. Z górnego piętra, czyli z drugiego, tak? Ale archiwum Monokumy powinno być jedynym pomieszczeniem na drugim piętrze w winogronowym domu. A co to oznacza? Czy to było kolejną wskazówką do rozwiązania tajemnicy kryjącej się ze strukturą domu zabaw? Powód, dla którego Nagito pojawił się na drugim piętrze. Używając zdjęcia, które zrobił, być może będę w stanie znaleźć odpowiedź, jeśli tylko przez chwilę się zastanowię. Dobra, to do roboty. Czas na Logic Dive'a. Racja, tylko szybko sobie przeroluję niżej. Dobra, tak się skakało, lecimy. Oczywiście trzy pytanka jak zawsze. Odpowiedź mam na boczku. Logic Dive teraz będzie odrobinę cięższy, więc trzeba śmigać z rozwagą. Hajime nie ma kasku, więc myślę, że ciężko może być. Mówiłem? Gdybym miał kask, to by się tak nie stało. Okej. Czy truskawkowi narodowy dom istnieją? Istnieją. They exist. To jest odpowiedź po angielsku, jakby ktoś grał po angielsku i chciał sobie sprawdzić. They exist. Jedziemy dalej sobie. Wow! Ale to jest nieprzyjemne. Nieprzyjemne pułapki jest ustawione. Czy to ma wszystko logikę? Ukrytą, oczywiście. Czy truskawkowy i winogronowy dom to dwa różne budynki? To dwa różne, to ten sam budynek. I to właśnie to jest ta odpowiedź, ten plot twist. Po angielsku to jest they are the same building. Pamiętam, że jak miałem tego Logic Dive'a, przynajmniej tak mi się kojarzy, i grałem po raz pierwszy, to miałem strasznie poryte w bani, takie, boże, co tu się dzieje, ja chyba tu źle udzielałem odpowiedzi na wszystkie pytania, które mi były stawiane, i po prostu czułem takie, słucham? W jaki sposób te dwa domy są ustawione względem samych siebie, pionowo, vertically. Nie horizontally, czyli nie poziomo, tylko pionowo. Proszę bardzo. Czerwona odpowiedź, niebieska i czerwona. Chyba zawsze one mają te same kolory. Mam to, znam już tajemnicę domu. Zamieniam się w słuch. Ciekawe, jak ci odpowiedzi udzielisz. Na zdjęciu Nagito, które zostało zrobione z truskawkowego domu, w ogóle nie widziałam tylu winogronowego. Więc gdzie podział się winogronowy dom? Jest tylko jedna możliwość. Był w pozycji, w której nie można było go dostrzec z truskawkowego. To znaczy, że truskawkowy i winogronowy dom są w tym samym budynku, ale na różnych piętrach. Super plot twist. W tym samym budynku, na różnych piętrach? Więc te dwa domy nie są różnymi dwupiętrowymi budynkami. W rzeczywistości to budynek, który łączy pięć pięter razem z parterem? Jeśli się zastanowisz, to na podstawie zdjęcia Nagito można wywnioskować, gdzie znajduje się truskawkowy dom. Jak położony jest truskawkowy dom? Pod winogronowym domem, nad winogronowym domem? I chodzi o to, że czekajcie... truskawkowy nad winogronowym domem jest.
Czyli The Floors Above Grape House po angielsku. Szczyt winogronowego domu, to właśnie tam znajduje się ten truskawkowy. Super jest ten plot twist. To z tego powodu zdjęcia zrobione z parteru w truskawkowym domu było pod tak wysokim kątem. Czyli to oznacza, że parter w truskawkowym domu jest również trzecim piętrem nad winogronowym. O rety, nigdy bym nie przypuszczała, że te dwa domy są połączone pionowo. Ale co z kształtem budynku? Te dwa domy miały zupełnie inne formy. Truskawkowy dom jest czterokątny, a winogronowy jest sześciokątny, co nie? Nie przyszło nam do głowy, że to ten sam budynek, ponieważ był zbudowany z dwóch różnych kształtów. Czworokąt i sześciokąt były nałożone na siebie, by zmienić nam ich postrzeganie. I to zadziałało, nie sądzicie? Pomijając wieżę, w pełni uwierzyliśmy, że te dwa domy były dwoma oddzielnymi, różniącymi się od siebie budynkami. Cel zamaskowania wyjątkowego designu, Monokuma nas uśpił, żebyśmy nie mogli zobaczyć budynku z zewnątrz, kiedy nas do niego prowadził. Cenne. Właśnie zostaliście skumowani! Jaha, nie sądzicie, że budynek pełen tak wielu niespodzianek zasługuje na miano domu zabaw? Więc to prawda? Ten budynek naprawdę taki jest? Dokładnie tak, te dwa domy znajdują się na różnych piętrach w tym samym budynku. Budowanie takiego budynku na własną rękę bez mojej wiedzy? To okropne. A co z wieżami? Też są rozmieszczone pionowo, takie domy? No tak, obie wieże również powinny znajdować się na różnych piętrach w tym samym budynku. Ale w przypadku obu domów, truskawkowa wieża jest nad winogronową. Jednakże, skoro są na różnych piętrach w tej samej budowli, to dlaczego ciało Nekomaru spoczywało w obu miejscach? O, twoje słodziutkie chomiczki nie wiedzą? Przecież to proste jak budowa cepa. No dobra, rozwiążę te tajemnice w mieniu oka. Patrz na to, pani Kosoniu. O, okej, rób jak uważasz. Boże, transujcie jest straszne, ale czasami go szkoda. Muszę sprawić, czy na mnie spojrzy. Będę się atencjonował, dopóki to nie zrobi. Okej, tutaj strzelamy pociskiem dziwne uczucie w wieży. Prawda? Tak, dziwne uczucie wieży. I strzelamy w... O nie, wiem, jak to się po polsku nazywa, dummy po angielsku. Rozważę te tajemnice w imieniu oka. To się pośpiesz, debilu. Jeden z ciał, w którejś z tych wież, miał być kukłą, w to strzelamy. Masz na myśli fałszywe ciało? Nekomaru poległ w mechanicznym ciele. Istnieje zatem możliwe zbudowanie kukły z części zapasowych. Coś taki niesamowity, Gundam? Nie fair! Wygryzłeś mnie z centrum uwagi! Z które ciało było fałszywe? Przepnij się, po prostu wybierz które z nich! Kukła Nekomaru naprawdę istniała? Czy to znaczy, że zabójca przygotował ją wcześniej? A czy coś takiego jest w ogóle możliwe? No, that's wrong. Nekomaru's body wasn't a dummy. Dobra, od razu przestrowuję w dół. Kurde, dobrze mi idzie. Ciało Nekomaru nie było kukłą. Można to udowodnić za pomocą zeznań Krasujczego. Moich? Pamiętacie, kiedy przenieśliśmy się z winogronowej wieży do truskawkowej? Pomyśleliśmy, że ciało zmieniło swoje położenie, jednak ty wtedy powiedziałeś. Nie tylko to, części, które rozebrałem, też się przeniosły. Niedługo przed wypowiedzeniem tych słów dokonałeś demontażu ciała Nekomaru w winogronowej wieży, zgadza się? Zabójca nie mógł przewidzieć, jak rozłożysz jego ciało, więc nie był w stanie stworzyć kukły. Chyba, że to właśnie Kazuichi zrobił tę kukłę, wówczas sprawa wyglądałaby inaczej. A, panie Kosoniu, co? To siostry żarcik! Bo to był żarcik, tak? Spokojnie, Kazuichi na pewno je zabił. Gdyby to zrobił, nie naprawiłby ani windy, ani przycisków w truskawkowym holu. Tak akurat słaba logika. A mordercy byłoby o wiele lepiej, gdyby obie te rzeczy pozostały zepsute. Ach tak, to nad wyraz rozczarowujące. A dla mnie nawet jeszcze bardziej. Jednakowoż, nawet jeśli zwłoki Nekomaru nie były kukłą, nie ma to żadnego znaczenia, dopóty nie uzyskamy najważniejszej z odpowiedzi. Powód, przez który ciało Nekomaru było w obu wieżach, mimo to, że rzekomo miało być na innym piętrze. Może po prostu się przeniosło? Ciało przeniosło się na inne piętro? Nie słyszeliście kiedykolwiek o takim urządzeniu? To takie coś, co potrafi transportować rzeczy między poszczególnymi piętrami w tym samym budynku. Urządzenie? Co potrafi transportować rzeczy między poszczególnymi piętrami w tym samym budynku? Odnoszę wrażenie, że gdzieś już o takim urządzeniu słyszałem. Niemożliwe. Dobra, zobaczymy. Po angielsku elevator. Elevator. Tutaj oczywiście po polsku winda.
potrzebuję literki, a bo mi D zaraz zraśnie. Aj. I N D A. Ale speedrun, co? Nice. Ty musisz mówić o windzie. Słucham? Chcesz mi mówić, że zwłoki Ekomaru zostały przetransportowane za pomocą windy? A gdzie ta winda w ogóle jest? We wnętrzu wieży. Całe wnętrze wieży to jedna wielka winda. Wieża została zaprojektowana w taki sposób, by całe jej pomieszczenie poruszało się w górę i w dół. Zupełnie winda. To, co mi się podoba w tym motywie, to pamiętacie, żeby wejść do przez któryś z holi do wieży, która się okazała windą, trzeba było poczekać, aż jakby upewnimy się, że nikt w środku się rusza. Dlaczego? No oczywiście, żeby ukryć, że to jest winda, ale to jest tak... Rompa często stosuje ten bardzo prosty schemat. Dosłownie pierwsza myśl, no dlaczego nie można wejść na przykład do szybu windy, kiedy nie ma windy? No bo trzeba poczekać, aż kabina się pojawi, prawda? Fajne bardzo, to jest takie najprostsza linia oporu logiki, ale no... Tak naprawdę bez pewnych informacji prawie nie do myślenia się. Więc nieważne, czy wchodzisz od strony truskawkowego, czy może winogradowego holu, zawsze wejdziesz do tego samego pomieszczenia, tak? A więc dlatego mogliśmy tam wyjść tylko z jednej lub z drugiej strony. Teraz się o tym wspominasz, czasami gdy naciskałem przycisk do drzwi, trochę trwało zanim drzwi się otworzyły. Kumam, więc wtedy w zasadzie czekaliśmy, aż przyjedzie cały pokój, normalnie jak w windzie. Poczekajcie chwilę, skoro wnętrze wieży jeździ do góry i do dołu zupełnie jak winda, to dlaczego w momencie, kiedy wchodzi się w winogradowej wieży, na tylnych drzwiach widzimy obrazek truskawki? A na tylnych drzwiach w truskawkowej wieży widzimy obrazek winogrona. Skoro pomieszczenie porusza się jedynie ku górze i w dół niczym windzie, to nie ma powodu, by drzwi ulegały zmianie. To jeszcze jest przekręcenie, prawda? Tak jak winda normalna. Poza tym, po incydencie tylne drzwi winogronowej wieży zostały owinięte łańcuchami, czyż nie? Jednakże, kiedy weszliśmy do truskawkowej wieży, po takowych łańcuchach słuchaj zginął. A to nie wszystko, bo jeśli mnie pamięć nie myli, nawet jedna z kamer została urwana. Zbyt wiele nieścisłości. Czy aby na pewno ta wieża była windą? Kiedy patrzysz na ludzi i rzeczy, spróbuj dostrzegać dobre strony, a nie te złe. Piękne słowa, czyjaki. Co żeś powiedziała? A więc odłóżmy na razie na bok to, co się zmieniło i skupmy naszą uwagę na tym, co się nie zmieniło. No co musimy to robić? No dalej, co ma ze sobą wspólne o wszystkie rzeczy, które się nie zmieniły? Rzeczy, które nie zmieniły się między dwiema wieżami. Mowa tutaj oczywiście o ciele, filarach i oleju. Nie ma w tych rzeczach niczego dziwnego, nawet jeśli wszystkie poruszały się windą. Co te rzeczy mają ze sobą wspólnego? Były częściami Nekomaru, były ogromne, były na podłodze, były bardzo ciężkie. Były na podłodze, po angielsku they were all on the floor. Czy można bezpiecznie przyjąć, czy wszystkie rzeczy, które były na podłodze, nie uległy zmianie? No i? Dlaczego obrazek, który znajdował się na tylnych drzwiach, uległ zmianie? Jeśli uda ci się to ustalić, wtedy poznasz odpowiedź. Powodem tej zmiany jest fakt, że ta winda ma w sobie coś wyjątkowego. Co w tej windzie jest takiego wyjątkowego? Porusza się w niej tylko podłoga, to jest dobra odpowiedź. Po angielsku to jest only the floor moves. Jest ogromnym kołem, nie ma w niej sufitu. Możesz do niej wejść tylko z jednej strony. No i oczywiście porusza się w niej tylko podłoga. Eureka! Ta winda została zaprojektowana tak, by poruszała się w niej jedynie podłoga. Jedynie podłoga? To oznacza, że nie całe pomieszczenie było windą, a tylko podłoga. Dlatego w każdej wieży widzieliśmy inne drzwi. To oznacza, że na parterze winogronowej wieży tylne drzwi miały obrazek truskawki. A na trzecim piętrze, które już należało do truskawkowej wieży, kompletnie inne drzwi miały obrazek winogrona. No to dokąd prowadziły te drzwi? Chciałbym powiedzieć, że prowadzą na zewnątrz, ale były pewnie tylko na pokaz. Tylko na pokaz, ale do czego były one potrzebne? Były tam po to, by utwierdzić nas w przekonaniu, że są związane z miejscem, które przedstawia ich obraz. To było całkiem skuteczne, z powodu tych drzwi kompletnie źle zrozumieliśmy strukturę budynku. To było dobre. Totalnie to nie kapuje, ale to tylko pokazuje, że ktokolwiek zaprojektował ten budynek, musiał mieć nieźle nierówno pod sufitem.
Słyszałaś to, Monami? Nie zwalaj na mnie winy. Powinieneś wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Zatem wezmę za nie odpowiedzialność i będę cię dokładnie pieścił. Oh. Chwila, nie ma mowy, żeby to się stało. Cichaj już i przestań rzucać tymi niesmacznymi żartami. Zawracając, co znaczy ten łańcuch na drzwiach w winorowej wieży? Prawdopodobnie został to umieszczony przez mordercę, by trzymać nas jak najdalej od truskawkowej wieży. Po co? Z powodu tego łańcucha myśleliście, że nie możecie tam wejść, nieprawdaż? Genialny w swojej prostocie, zamknięte drzwi łańcuchem, za którymi nic nie było tak naprawdę. Serio, poczekaj, o! Co to za auto? Z naprawionymi drzwiami co zamierzasz zrobić z łańcuchem po drugiej stronie? Łańcuchem? Drzwi prowadzące do truskawkowego holu mają obwinięty łańcuch wokół klamek. Nawet z naprawionym przyciskiem drzwi się nie otworzą, póki jest tam łańcuch. Nie musisz się martwić. Ha? Morderca zniszczył przycisk w truskawkowym holu, więc trzymaliśmy się z dala od truskawkowej wieży. Każda ta rzecz została zrobiona tylko po to, aby zmanipulować dowody w taki sposób, byśmy nie mogli odkryć tajemnicy domu zabaw. Pojawienie się ciała w wieży zaprzecza temu, co widzieliśmy o budynku. Gdybyśmy się udali do truskawkowej wieży, zauważylibyśmy tę sprzeczność na własne oczy. I gdybyśmy użyli tego jako poszlaki, moglibyśmy odczuć prawdę. Prawdę, że te dwa domy i dwie wieże to tak naprawdę jeden wertykalny budynek. Morderca chciał utrzymać ten fakt w tajemnicy i właśnie dlatego kazał nam się trzymać z dala od truskawkowej wieży. Tylko po to zniszczył przycisk i owinął drzwi łańcuchem? Gdybyśmy poznali prawdziwą strukturę domu zabaw, czy morderca naprawdę byłby w zagrożeniu? Mogłoby stanowić duże utrudnienie. W końcu dom zabaw jest ściśle związany z ostateczną bronią, która była powodem śmierci komaru. Chwila, za bardzo się rozpędzasz. Wciąż istnieje sprzeczność związana ze strukturą. A to jest znowu swoje, siedź cicho. Grandam, proszę kontynuuj. Ta twarz przegranej. Zabawne, że oprócz tego takiego zwykłego motywu, mamy też taki motyw właśnie takiej dziwnej, toksycznej batalii Kazuichiro z Grandamem i Sonią zarazem. Wspominałeś niedawno, że oba domy są połączone ze sobą wertykalnie, prawda? Skoro tak, to w jaki sposób winda łącząca oba domy ma nas rzekomo między nimi przenosić? Czaję, teraz o tym wspomniałeś, zupełnie o tym wcześniej zapomniałem. Skoro ta winda porusza się w sposób wertykalny, to w momencie, kiedy z niej wychodzisz, obie wieże powinny się znajdować po tej samej stronie. Zabawne, ile Grandam mówi w tym procesie, co? Jednakowoż, czy to odzwierciedla rzeczywistość? Wewnątrz winogronowego domu, winogronowy hall znajduje się po prawej stronie, kiedy wychodzisz z windy. Lecz w truskawkowym domu, truskawkowy hall znajduje się po lewej stronie, kiedy wychodzisz z windy. To oznacza, że oba domy znajdują się dokładnie po przeciwnej stronie wieży. Żądam odpowiedzi, diable. Pytam, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Właśnie, co to ma znaczyć? Skoro domy są ułożone pionowo, to pozycja wieży powinna być taka sama w obu przypadkach. Ale tak nie jest. Kiedy wychodzę z windy w winogronowym domu, hall znajduje się po mojej prawej stronie. Co to w truskawkowym jest zupełnie na odwrót. Kiedy wychodzę z windy, hall znajduje się po lewej. Jak mogę się przebić przez tę sprzeczność? Tutaj strzelamy zeznaniami Kazuichiego, Kazuichi's account, w słaby punkt wertykalnie czy pionowo. Tak od razu wam powiem. Skoro oba domy są połączone wertykalnie, ta winda powinna się ruszać? Również wertykalnie, a nie horyzontalnie. Wertykalnie w to strzelamy. Znaczy w obu domach nie stoisz tyłem do wejścia windy? I że stoją w przeciwnych kierunkach. A to z kolei oznacza, że twoje rozmowanie jest wyraźnie sprzeczne. A co chodzi z tą żelazną kurtyną współpracy? A więc Sonia i Grandam myślą w podobny sposób. Ich słowa brzmią sensownie, ale czy oby na pewno mają rację? Nie. No, that's wrong! Ta winda porusza się nie tylko pionowo. Przecież nie mam racji, Kazuichi? Co znowu ja? No weź, to ty używałeś windy, trzymając w rękach kompas, który dostałeś od Nagito, co nie? A, o to ci chodzi. No tak, to było trochę dziwne. Podczas przejażdżki z domu do domu, igła kompasu obróciła się jakimś cudem o 180 stopni. Obróciła o 180 stopni? To oznacza, że kiedy winda przemieszcza się między domami, obraca się również o 180 stopni. Podoba mi się, że całej arci się obróciło tyle. Winda prawdopodobnie przemieszcza się po obwodzie budynku,
przechodząc przy tym na drugą stronę. To znaczy, że kiedy winda dociera do drugiego domu, wyjście z niej znajduje się po przeciwnej stronie, tak? I to dzięki temu wieża, którą widzimy po naszej prawej stronie, kiedy docieram do winogronowego domu, pojawia się po lewej stronie, kiedy docieram do truskawkowego domu. Porąbane, co? Winda, która obraca się podczas jazdy. Czy to w ogóle możliwe? To wygląda na coś żywce wyciętego z wesołego miasteczka. No cóż, dom zabaw to jeden z atrakcji wesołego miasteczka. A ponieważ taki budynek nie musi być praktyczny pod względem konstrukcyjnym, sprawia to naprawdę ogromną frajdę. Nie, ani trochę, jesteś nieludzki. Mówisz, że jestem nieludzki, ale ja jestem niedźwiedziem, więc w zasadzie nigdy nie byłem ludzki. Jestem inny niż ci marni ludzie. Więc skończyliśmy gadać o tej całej tajemnicy domu zabaw. Skoro tak, to może zacznijmy rozmawiać o ważniejszych rzeczach. Czym jest ta ostateczna broń, która zabija Nekomaru? No jak morderca połączył ją z filarem? A? Nadal nie masz pojęcia, czym jest ostateczna broń. To jest coś, co znalazłem w oktagonie, wiesz? Czym jest ten oktagon? Jeszcze nigdy o tym nie słyszałem. O rany, nie wiesz, że muszę to teraz tłumaczyć. Widzicie, jakim jest dupkiem? Przez cały proces on tak pogardliwie teraz do nich podchodzi. Jeśli tylko wiesz, co znaczy słowo oktagon, z łatwością możesz rozwiązać tę zagadkę. Czym jest oktagon? Figura z 8 bokami, 6, 4, 5, 8. An eight-sided shape. Po angielsku. Jeśli dobrze pamiętam, oktagon to figura z 8 bokami, mam rację? Nie spodziewałem się, że wiesz coś takiego. Jak nauczyłeś się z Wydziału Rezerwy, masz całkiem sporą wiedzę. Chyba powinienem dalej was wysłuchiwać. Gdzie znajduje się miejsce, które zasługuje, by je nazywać oktagonem? Miejsce, które zasługuje, by je nazwać oktagonem, to musi być... No i tutaj trzeba nazwać to miejsce... Dosłownie resolucja mówi The Area on Top of Grape House. Nie wiem, czy jak to jest, znaczy to będzie spoko. Pamiętam, że miałem z tym problem. Mówisz o sekretnym pomieszczeniu otoczonym betonem w głębi śmiercionośnego pokoju. I dlaczego to miejsce jest niby oktagonem? Czy wiesz, w jaki sposób czworoboczny truskawkowy dom stoi na sześciobocznym winogronowym domu? Jeśli wytniemy czworoboczny kształt z tego sześciobocznego, otrzymamy figurę, która posiada 8 boków. Ach, w ten sposób. To w zasadzie tyle. Prawdziwą tożsamość oktagonu jest to sekretne pomieszczenie ukryte w głębi śmiercionośnego pokoju. W gruncie rzeczy w tym pokoju znajdowały się przeróżne rodzaje broni. A więc była tam również ostateczna broń, co nie? Tu się zaczęły schody. W oktagonie poznałem prawdziwą tożsamość ostatecznej broni. Poznałeś? Prawdziwą tożsamością ostatecznej broni jest dom zabaw. To z kolei oznacza, że morderca użył struktury budynku jako swojej broni do zabicia Nekomaru. Podobnie jak ja, morderca prawdopodobnie poznał tajemnicę domu zabaw na podstawie scenerii, a następnie wymyślił swój plan morderstwa w oparciu o wcześniej wspomnianą strukturę budynku. Dom zabaw sam w sobie jest bronią, więc zabójca zabił używając struktury budynku? Dlatego też próbował powstrzymać nas przed poznaniem tajemnicy domu zabaw. Ale co ważniejsze, by użyć budynku jako broni? Cóż za spektakularna zbrodnia. Naprawdę zasługuje to na miano ostatecznej broni. Prawdziwą tożsamością ostatecznej broni jest dom zabaw? Co to znaczy? Jak zabójca użył tej broni, by zabić Nekomaru? I co ważniejsze, kim jest owy zabójca? Okej, wstrzymano. Ja tylko sobie przesunę niżej. Lejka, Lejka, wymyśliłem nowe brzydkie słowo na określenie Monami. Oła, już wiem, że nie będę z tego zadowolona. Więc pozwól mi je od razu przedstawić. Hehe, przyzwyczaiłem się już do... Hehe, przyzwyczaiłam się już do obelg i oszczerstw, więc zwykłe słowo mnie nie zrani. Monami jest poważnie głupka. To o wiele zwyczajne niż się spodziewałam. Głupka, ha. To nie wszystko. Głupia, gruba i brzydka. Jeśli wszystkie te trzy słowa wrzucimy do blendera, to otrzymamy... Tadam, głupka. Ała, ała. Tam jest ukryte gruba? Dobra, teraz wszyscy razem. Monami jest poważnie głupka. Mam nadzieję, że to nie powiedzieliście. Zapisujemy? Myślę, że jeszcze kawałek podejdziemy. To dzięki temu może na dwa odcinki skończymy całość. Witajcie, mam nadzieję, że wasz dzień mija dobrze. Mam nadzieję, że wasz dzień również mija dobrze. Staram się zmusić siebie do bycia bardziej żywszą, bo inaczej mój stan psychiczny nie będzie w stanie nadążyć. Ach, serce mi bije szalone.
równie dobrze może mieć luźne nastawienie, no i co z tego, i iść naprzód z dużą energią. Jecha! Ach, ale uważajcie, żeby nie wyczerpać bateryjek z różnych powodów. I tak jak mówię, za każdym razem nie zapominajcie o częstym zapisywaniu. Ja nigdy się nie spodziewałam, że dom zabaw może być ostateczną bronią. No dobrze, jedziemy dalej. So, anyway... Czy to będzie w porządku, jeśli z taką łatwością zaakceptujemy daną nam sytuację? To nie jest takie ważne. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest odnalezienie osoby, która użyła tej struktury budynku. Kto jest mordercą Mehamaru? No ale czy na pewno możemy wierzyć w to, że budynek jest bronią? No co Nagisa nam to powiedział, wiesz? Nie ma mowy, żebym skłamał w tak ważnej chwili. Ja również nie chcę umierać. A co się stało z tym frajerem, który ciągle powtarzał, że nie ma nic przeciwko swojej śmierci? On ma rację. Był taki moment, kiedy myślałem, że może się stać kamieniem milowym dla nadziei. Jednak... Odwołuję tęże opinię. Odwołujesz? Wiecie, ja również jestem rozczarowany. Gdyby to morderstwo było w imię nadziei, chętnie bym się poświęcił. Ehe, twoja daczka łże jak zawsze. Nie ma czegoś takiego jak morderstwo w imię nadziei. Morderstwo to po prostu morderstwo. Przymusowe poświęcenie innych istnień dla własnych pragnień. Nawet ktoś mego diabolicznego pokroju unikałby takich czynów. Ach tak. Dobra, po prostu zostawmy tego ciołka w spokoju, dowiedzmy się, kto zabił trenera Nekomaru, tak szybko jak to możliwe. No i tak się zrobiłam się głodna, czy coś. Akane, z twych ust wylewa się wodospad? Nagito, tak jak zwykle nie jestem w stanie powiedzieć, co on ma w głowie. Nie mam zielonego pojęcia, czy mówi poważnie, czy nie. W każdym razie, skoro morderca użył konstrukcji budynku, to dlaczego się nie zastanawiamy, jak jej użył? Jak zabił Nekomaru? Lepiej by było, gdybyśmy wpierw wyjaśnili przyczynę śmierci, jak sądzicie? Przyczyna śmierci Nekomaru. Wyglądał okropnie, był cały zniszczony, zupełnie jakby ktoś go pobił jakimś tępym narzędziem. No ale gdyby to był jego prawdziwy powód śmierci, to nie byłoby tu mowy o zabójstwie wykorzystującym strukturę budynku. A więc od czego umarł Nekomaru? Upadku, wyładowania baterii, uderzenia tępym narzędziem, zmiażdżenia przez windę. Upadku. Prosta odpowiedź. To jest to. Uważam, że mógł zginąć od upadku. Zginąć od upadku? Skoro tajemnica domu zabaw polega na tym, że jest to konstrukcja, w której zarówno wieże, jak i domy są pionowo ze sobą połączone, to zabójca wykorzystał wysokość tej konstrukcji i spowodował śmierć Nekomaru przez upadek. Mówisz, że go zepchnął? Niby stąd? Tego jeszcze nie wiem. Skąd zmyślać rzeczy, z których nie znasz na nie sposobu? Gdzie w tym budynku można w ogóle kogoś zepchnąć? To może być możliwe w wieży. Mógłbyś go zepchnąć z trzeciego piętra, kiedy winda jest na parterze. Zdążyłeś już zapomnieć, jak działa ta winda? Kiedy jest na parterze, nie można otworzyć drzwi na trzecie piętrze. Ha. Twierdzenie, że ten Nekomaru zmarł od upadku jest naprawdę błędne. Powinien spłonąć w płomieniach piekielnych. Moje bebechy zaraz zwariują. Skoro Nekomaru zginął od upadku, to skąd zabójca go zepchnął? Jeśli mam zamiar dostrzec prawdę stojącą za tym incydentem, muszę wpierw rozwiązać tę zagadkę. Przycisk dobranocki, właśnie tym strzelamy, ponieważ to jest Good Night Button, albo Button. I sterujemy w Moving Object, czyli ruszający przedmiot, albo obiekt. I winda jest na parterze. Nie możesz przejść przez drzwi na trzecim piętrze, ha? Czy niemożliwym jest zepchnięcie ofiary z góry? Więc co powiecie na to? Po zamknięciu Nekomaru w windzie, morderca przeniósł windę z trzeciego piętra na parter i wtedy wykorzystał upadek. Chwila, moment, zapomniałeś już, że winda posiada sensory? No dobra, jak w środku jest ruszający się obiekt, to strzelamy. I to jest po angielsku moving object właśnie. Drzwi się nie otworzą, co znaczy, że winda również się nie ruszy. Oto pułap tej windy. Muszę im jakoś wyjaśnić, że Nekomaru zginął od upadku. Wygląda na to, że znów wszystko zależy ode mnie. Dobra, przejeżdżamy tam. No, that's wrong! Te sensory powinny działać tylko wtedy, gdy wykryło, że coś się rusza. Wiecie, tylko sobie zobaczę. Okej, okay. No jeszcze kawałek by się przydał podejść, żeby kolejny odcinek na pewno się skończył na tym procesie. Jeśli Nekomaru poruszyłby się w środku, sensory windy nic by nie wykryły.
Czy tu chodzi o jego tryb snu? Jeżeli coś wcześniej przycisk dobranocki na ciele Nekomaru, wszystkie jego funkcje zostały wyłączone, a on sam przechodzi we wcześniej wspomniany tryb snu. Jeśli Nekomaru znajdowałby się w tym trybie, sensory nigdy by go nie zauważyły, prawda? Kuma, więc to tak. Jednakże, nawet gdyby mordercy udało się poruszyć windę, zwłoki Nekomaru poruszyłyby się razem z nią. Nie miałby wtedy skąd spaść, by umrzeć od upadku, tak? To właśnie chciałam wyjaśnić, zanim przerwał mi Kazuichi. Zamilcz, szkodniku! Teraz zaś mnie szkodnikiem? Sposób, w jaki zabójca spowodował śmierć Nekomaru od upadku w windzie, nadal mnie zastanawia. Trzeci wydaje się mieć pomysł, tylko czy ten pomysł jest trafny. Pocisk, który nas interesuje, to wire, czyli kabel, a zgadzamy się tym razem i będzie to doorknob on the floor, czyli klamka na czymś tam, kabel mnie interesuje. Klamka na podłodze. Jeśli zaaranżujesz wszystko w odpowiedni sposób, będziemy w stanie kogoś zabić we wnętrzu windy. Więc mówisz nam o tym, byśmy pomyśleli o składnikach tej aranżacji, nieprawdaż? A tym składnikami są... Ten młot wydaje się być podejrzany. Czy to nie jest dobra chwila, żeśmy znowu porozmawiali o filarze? A co z olejem, który był na podłodze? Sam praca była na podłodze. Też wydaje się być dziwna, w to strzelamy. A może wszyscy się zamkniemy i posłuchamy, co ciaci ma do powiedzenia? Zamilcz, szczotniku. Nie bądź dla mnie taka zimna. A co jeśli zacznie mi się to podobać? Skoro Nekomaru był w windzie, to jakim cudem zginął od upadku? Dobra. Dał się. Czy ta klamka nie miała na sobie śladów zadrapań? To zdrapanie musiało powstać przez kabel. Moi drodzy, być może powstało przez kabel, być może nie. Raczej tak od razu wam powiem, tak delikatnie spoilerując. Tak czy siak, to jest koniec odcinka. Myślę, że w kolejnym odcinku, patrząc na to, jak ładnie poszedł mi ta część procesu, naprawdę przeszliśmy przez bardzo dużą część, chociaż jeszcze oczywiście dużo przed nami. Myślę, że kolejny, około podobnej długości odcinek powinien to załatwić. Jeżeli seria wam się podoba i fajnie wam przypominę sobie rompę i różne jej sekrety razem ze mną, to zapraszam was do zostawienia jakiejś formy aktywności pod filmikiem. Zawsze bardzo wam za to dziękuję. Dodatkowo oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe, które znajdziecie w opisie pod filmikiem, szczególnie na Twitcha, gdzie streamuję na żywo od poniedziałku do piątku od 17:00. Każda osoba jest mile widziana, nawet w tle, nie musicie nic pisać, nie musicie nic mówić, po prostu żebyście byli, dla mnie zawsze jest ogromna pomoc. No i cóż, widzimy się teraz naprawdę w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej kontynuować proces klasowy numer 4. Trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa.